coraz bliżej finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i trafiają do nas kolejne przedmioty, które będzie można licytować na aukcji. Jest ze mną dzisiaj pan poseł Paweł Bańkowski. Witam pana. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Zdecydował się pan w tym roku wzorem lat ubiegłych przekazać coś ciekawego na aukcję. Co to będzie w tym roku? Szanowni państwo, w tym roku bardzo poproszę o licytację Konstytucji z moją dedykacją. Ustawa zasadnicza, niezwykle ważna ustawa dla demokracji, dla wszystkich obywateli w naszym kraju. Zestaw gadżetów sejmowych, a także jak co roku proponuję państwu licytację wycieczki do Sejmu razem ze zwiedzaniem budynków parlamentu, budynku Sejmu, budynku Senatu oraz objadem dla dwóch osób wraz z pokryciem kosztów przejazdu. Widzę tu jeszcze jeden taki górniczy eksponat. Co to jest? Szanowni państwo, ponieważ mieszkamy w Jaworznie, mieście z tradycjami, ponad 200-letnimi tradycjami górniczymi, w tym roku zdecydowałem się również na przekazanie na licytację okolicznościowego kilowka sztygarskiego i to również proszę o wpłacanie jak największej pieniędzy na Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcam państwa do składania środków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, do brania udziału w licytacji, do brania udziału w tych wszystkich finałach regionalnych, gminnych, w tym również w Jaworznie i gramy z orkiestrą do samego końca. Dziękujemy bardzo za kolejne przedmioty i przypominam, że aukcje z tymi przedmiotami można będzie znaleźć na stronie aukcja.jaw.pl już w czwartek po godzinie 20:00.